Za niewiele ponad 2 tygodnie na żużlowy tor wyjadą zawodnicy także Azotów, Tauronu, Tarnów. Dziś chyba pierwszy trening na tarnowskim torze prowadzony przez trenera Marka Cieślaka. Panie trenerze, jak wyglądały dotychczasowe przygotowania? No jak zwykle. Całą zimę zawodnicy trenowali. Byliśmy na obozach. Trenowaliśmy w Krsko, także to nie jest pierwsza jazda na torze. No a dzisiaj zaczynamy już u nas na domowym naszym torze. No, też jestem ciekawy, dlatego że tor jest troszeczkę zmieniony, jest dosypana nowa nawierzchnia, całkiem inaczej to wygląda. No, zobaczymy, jak to będzie się po prostu sprawować w czasie treningu. Kogo będzie pan miał dzisiaj na treningu? Jakich zawodników? No, jest Janusz Kołodziej, jest Martin Waculik, Dawid Lampart, Kacper Gomulski. I młodzi tutaj zawodnicy, ja, Mruk, gościnnie też, jutro dojedzie Madsen, będzie też z nami tutaj do końca tygodnia. Janowski dołączy do nas na sparing w Gnieźnie, chociaż dzień wcześniej on i Janusz będą jechali w Memoriale Smoczyka. Dzisiaj jeszcze Janowski jeździ w Anglii, tam press day jest tej drużyny, gdzie on tam startuje. Także mamy ponad 2,5 tygodnia czasu, także wykorzystamy. A wiadomo, że zawodnicy gdzieś tam jeżdżą, także czy Hancock, czy tam te kilometry swoje robią, a później tutaj już będziemy się dopasowywać do naszego toru. No właśnie, Greg Hancock przygotował się we własnym kraju, miał też w planie starty bodajże na torze w Anglii, no i wybiera się przede wszystkim na pierwszy turniej Grand Prix. Tak, wszyscy zawodnicy Grand Prix, bo wiadomo już w zeszłym roku, że będą mieli wycieczkę. Panie Marku, no w tym roku chyba zatrzęsienie juniorów. Komu ewentualnie da pan wolną rękę, który z zawodników będzie sobie szukał nowego klubu? Znaczy już wiadomo, że jako goście będą nasi zawodnicy tam wypożyczani do klubów, bo lepiej niech jeżdżą w niedzielę, jeżeli nie mają miejsca w składzie, niż mają siedzieć i kibicować, więc Kuba Jamrok będzie jeździł w Łodzi, a Lesiak będzie jeździł w Krośnie. Także no dobrze, no czekamy na rozmowę z Mazurem, no bo chodzi gdzieś swoimi drogami, ja też bym chciał, żeby jeździł, bo ma papiery na jeżdżenie, ale na razie nie ma papierów do tego, co trzeba robić. Muszę pan jeszcze zapytać, przed rokiem był pan trenerem Falubazu. Ostatnie doniesienia informują o tym, że Falubaz ma znów kłopoty ze stadionem. Jak to wyglądało w tamtym roku? No podobnie jak w tym. Tam raz trybuna była dopuszczona, innym razem nie była. Dadzą sobie radę. Ale tam jest chyba także kwestia własności stadionu, który jest stadionem należącym do miasta. No tak, ale tu chyba nie chodzi już o to, czy stadion jest, tylko o zgodę policji na użytkowanie tej trybuny, bo ta trybuna jacyś fachowcy od budownictwa mówili, że grozi zawaleniem, drugim razem, że nie grozi. Także no, sprawa jest skomplikowana, a decyzję ma podjąć policja, która przecież nie zna się na tym, prawda? I tam jakieś zalecenia były do poprawienia przez zimę. Nie wiem, no mają senatora, to sobie dadzą radę. A proszę nam powiedzieć, jak właśnie wyglądały treningi Krsko? Udało się zrealizować plan? Nie, no powiedzieliśmy, 3 dni tor mieliśmy do dyspozycji i tej jazdy było dużo. I spokój był, bo wiadomo, obcy kraj, nie było dużo ludzi. Kilometry swoje wyjeździł. Wspomniał pan także o sparingu w Gnieźnie. Jak będą wyglądały ostatnie przygotowania przed ligą? Sparingi także z Marmą Rzeszów, tak? No tutaj mamy z tą Marmą, się sprawa komplikuje, bo się okazuje, że oni toru nie mają. Na pewno u nas sparing będzie. A jak Marma nie będzie chciała przejechać, czy nie będzie mogła w pełnym składzie, no to dokoptujemy innych zawodników, żeby tutaj jakaś drużyna była. Nad czym dzisiaj będą pracować zawodnicy na torze w Tarnowie? No nie, no dzisiaj jest pierwszy trening tutaj. Chcemy po prostu się przyzwyczaić do nowych warunków. Zobaczymy, jak ten tor będzie się trzymał. No bo tu jest 800 ton nowej nawierzchni, więc przeważnie no coś tam wychodzi, że gdzieś w jakichś miejscach po prostu tor nie trzyma. No ja myślę, że nie będzie tu wielkich problemów.
ale najwięcej zależy mi na tym, żeby zawodnicy pojeździli i poczuli po prostu nowy tor, bo to będzie na pewno inna jazda, bo on się będzie inaczej po prostu układał, także zapoznanie z torem. A ścigania to będzie, jeszcze mamy jutro, pojutrze trening. No to dziękuję serdecznie.